Jagiellonia może tutaj być czarnym koniem tego meczu. No to prawda, niech tak się stanie. Ten zawodnik naprawdę gra pewnie. A pobudzeni również Grecy w bloku. Nie trafił teraz, szkoda, ta piłka nie przewinęła się na drugą stronę, po 24. No a teraz już gramy na tak zwane no, przepychanka. Kto tu kogo przepchnie tak naprawdę, tylko że Grecy mają tą rezerwę, no i żadnej. Vasileios Minoudis. Azenia pomylił się, 25-24. Prowadzi Panathinaikos i to zespół z Aten będzie miał pierwszą piłkę meczową, ale zanim ta piłka, Roberto Santilli prosi o czas. No i czy ta piłka była autowa, ta nasza powtórka pokazuje, że zdaje się nie. Nie bardzo, właśnie. Next ball. Remember guys, hey. He said float. He said float and we have a center from position 4. So put the ball in the middle, eh? And you can play front or back like you want. No jest motywacja, jest zachęcanie, jest dość trudne ustawienie. Grzegorz Łomacz wchodzący z lewej strony boiska. Często mówimy o tym ustawieniu trudne dla rozgrywającego. Na moment musi się obrócić, stracić piłkę z pola widzenia. Ustawiana chyba akcja była podabramowa, na mój gust. Tak. No i będzie, no, zdaje się, kontra. Wybroniony ten atak. Antona zatrzymany w tym najważniejszym momencie. Sławomir Szygieł tyle piłek dzisiaj skończył, a teraz jest zablokowany. I obroniony jest meczbol, to jest najważniejsze. Tak, jeśli tego seta wygramy, to nieważne, że tylko jeden blok w meczu. Dobrze, że się przydarzył. Paweł Abramow. Też będzie flot. Lapas nie pomylił się. Oj, bawią się z nami. No, bawi się Paweł Zagumny przede wszystkim. Tak, tak. Bo tutaj, gdyby był trochę niższej klasy rozgrywający, podejrzewam, że mogłoby być już po meczu. A tutaj Paweł no, rozprowadza ten blok Jastrzębia jak chce. No niestety, to jest szczera prawda, wszystko to powiedziałeś. I nie mamy pomysłu kompletnie na sposoby gry. Azenia. No tutaj może być upomniany któryś z Greków za to, że odrzucił piłkę. No tu jakoś dziwnie zachowali teraz się Grecy, całkiem jakby odpuszczając tą prawą stronę naszego ataku. No to nie nasz problem. Koncentrujmy się na tym. Sławek Szygieł na zagrywce. No tu też będzie flot. Bardzo łatwo zagrywamy, bez ryzyka w końcowej fazie. Lapas. I Lapas też teraz zatrzymany tutaj na prawym ataku przez Sebastiana Pęcherza. Jastrzębianie prowadzą 27-26 i będą mieli piłkę setową. Tak, dobre dwa wybloki w końcówce. No wreszcie ciepłe słowa o bloku naszej drużyny. To jest ten kompletnie element nieprzewidywalny. Masamike, ta zagrywka, Lapas. Dziura w bloku między Czarnowskim a Pęcherzem. No wielka szkoda, że do skosu teraz nie skoczyliśmy. Zawsze w takich trudnych momentach jednak zawodnicy wracają do pewnej charakterystyki swojego ataku. On wielokrotnie atakował do skosu. Nie ma wielu takich siatkarskich kozaków, żeby w takim momencie uderzyć tak na centymetry po prostej. Lapas. Mamy jeszcze cały czas Grzegorzem Łomaczem pod siatką, więc dwóch atakujących przy siatce. Azenia. A. Był pod piłką. Atakuje fałt i znów Grecy będą mieli piłkę meczową. 28-27. No małe chyba zdaje się nieporozumienie pod siatką. Będzie sędzia prosił o uspokojenie zawodników greckich, bo bardzo dużo gestykulują. Nerwy w naszej drużynie. No nie wiem, czy się odważy zagrać teraz Grzegorz środkiem. Grecy cały czas się przesuwają do jednego ze skrzydeł. Spójrzmy. A może raz jeszcze Azenia? Nie. Jednak Patryk Czarnowski. To funkcjonowało dobrze na początku tego meczu. Teraz
też zafunkcjonowała, więc stała przesunięta krótka, wrzucona pod rękę. Aha, byli tam dwaj Grecy, piłka przeszła między blokiem, sporo szczęścia w tej akcji. Ale brawo za odwagę. Mecz wolno obroniony, Grzegorz Łomacz. To nas. O, nie będzie atak. Nie ma, nie można z tej piłki atakować. Mogą natomiast kontrę wyprowadzić Grecy. I oni znów na prowadzeniu i znów będą mieli piłkę meczową. Smaragdis. No i mają niezłą linię teraz w ataku Grecy, znaczy przy siatce. Choć nie, jest ten niższy środkowy, no zobaczymy. A my mamy pełne ustawienie. No ale będzie kłopot, musimy grać wyższą piłką do skrzydła. Azenia, lewy atak zablokowany przez Syntonasa. 30 do 28 wygrywają mistrzowie Grecji. I chyba niespodziewanie cały mecz, także wygrywają Grecy 3 do 1. No niestety, nasza ocena tego pojedynku nie może być korzystna. Nie udało się wykorzystać ogromnego osłabienia w greckim zespole. Oni zagrali, zdaje się, mecz... jedną trzecią składu, tak powiedzmy, ale to wszystko wyszło. Tak, kapitalna gra Pawła Zagumnego, który no kompletnie rozmontował nasz blok. No nasi pokazał zawodnicy, Paweł. Tak jest, pięci Tomek, jacyś niepewni. Powiem szczerze, bardzo prosta gra naszego zespołu. Niewiele ryzyka w polu zagrywki. Kompletnie nie mogliśmy się dostosować do sposobu ataku dwóch leworęcznych Greków. Przez cały właściwie mecz troszkę nadziei wlały te ostatnie akcje, no ale to było za mało. Niestety zespół grecki był dzisiaj od naszego zespołu lepszy.